Ja zrozumiałam, że jako kobieta nie muszę urodzić, bo my kobiety mamy to w głowie zabudowane, że ja muszę urodzić, wtedy będę spełnioną matką i żoną i w ogóle życiem. Nie. Są kobiety. Ja wiedziałam, że jest profesor z Kalkuty. Ja wiedziałam to wszystko, tak? Że jest święta Dominika Maria de Mazzarello, ale nie przyjmowałam tego, że ja mam przyjąć jako katolicką wychować potomstwo, jakim Bóg mi obdarzy. To mąż żonie i żona mężowi są dani sobie nawzajem, dopóki śmierć ich nie rozłączy. To jest umowa na czas nieokreślony. A natomiast to dzieci są nam dane na czas określony, na wychowanie. Do czasu, kiedy wychowamy je do samodzielności i wypuszczamy w świat. Bo nie jest dobrze, kiedy 35-letni syn jest w domu, a mama mu przynosi wypasowaną koszulę, śniadanie do łóżka, bo to po prostu nie pozwala mu wyjść swobodnie z domu. Także Pan Bóg mi przywrócił godność, przywracając mi to właśnie pytanie, przypominając mi to pytanie, które ksiądz w imieniu Kościoła nam zadał. I w tym momencie mogłam normalnie dalej żyć. W tym momencie, podobnie jest, otworzyliśmy się na dwa chrześcijańskie zupełnie inne. Moja żona przyszła do domu zaraz po tych rekolekcjach i mówi w ten sposób. Przepraszam. Zaraz po tych rekolekcjach przyszła do domu. Tutaj, drogie panie, moje mężczyźni, jesteśmy jednofunkcyjni, zresztą z tej konferencji nie raz wyjdzie. Ja oczywiście nie zmywam naczynia. Moja żona podchodzi i mówi: Andrzej, a co byś powiedział, gdybyśmy adoptowali dziecko? Ja tak spojrzałem na moją żonę, a mogę skończyć zmywać? Bo wiecie, ja szczerze powiedziawszy, to taki ważny temat, jak mówię, kochanie, skończmy sprzątać, siadamy, rozmawiamy. I wtedy ustalimy tak naprawdę, co dalej z tym zrobić. Co zrobić z swoją myślą, nie? I do tego przejdziemy dalej. A teraz właśnie na rzecz, to jest bardzo ważne, żeby właśnie trzymać się prelekcji. Mężczyźni mamy poziom hormonów idealnie równy, tak?
my jesteśmy logiczni, będziemy, jesteśmy dobrymi strategami. Kobiety za to są piękne w swojej różnorodności. Uchwycają to, czego my w życiu nie zobaczymy. Jakbyśmy weszli do domu kawalera, to ten dom nie za bardzo jest ładny. Kwiatki zwiędnięte, bałagan, bo nam mężczyzn porządek jest niepotrzebny. Dopiero kobieta wprowadza piękno do domu. Kobieta powoduje, że dom jest piękny, czysty, że dzieci chodzą pięknie ubrane. Moje córki, jak one wyglądają jak księżniczki. To nie jest moja zasługa, bo jak one nie ubierały, to tak nie wyglądały. Natomiast, drogie panie, to nie jest spychanie was do roli kury domowej. Absolutnie nie, moja żona zawsze mówi, trzeba umieć delegować uprawnienia. I u nas w domu na przykład moja żona nie jest wychowawczą. Jestem ja. Dlaczego? Bo moja żona przepięknie potrafi mnie o tym prosić. Kobieta, która prosi mężczyznę, jest, po prostu, słuchajcie, dla mężczyzny jest czymś niesamowitym. Dlaczego my wygrywamy wojnę? Nie dlatego, że mamy generała kobietę, tylko dlatego, że mamy muzeum domu. Mamy dla kogo walczyć. My, każdy mężczyzna, można powiedzieć, staje się, można, bohaterem, jeżeli ma kobietę, która go kocha w domu. I teraz właśnie idąc dalej. Kobieta z matką. Kobieta z natury jest wielofunkcyjna. No, mam jeden mikrofon, także musimy jakoś tutaj przed. Cieszę się, że mam jeden mikrofon. Kobieta z natury jest wielofunkcyjna, to znaczy, tak jak na tych obrazkach, słuchajcie. Spójrzcie, ta piękna tablica rozdzielcza. Kobieta to jest właśnie taka tablica rozdzielcza, gdzie masz mnóstwo kawałków, mnóstwo. I nagle okazuje się, że jak nawet dwa razy wezmiesz tę samą pozycję, kawałek tablicy, to się okazuje, że tak samo nie zadziała. Słuchajcie, tutaj muszę przywołać przykład. Była taka sytuacja, to jest panowie, tam po tej tablicy rozdzielcie, nie? Dla nas mężczyzn jest wszystko logiczne, proste, łatwe. Natomiast my z moją żoną, jak jeszcze nie mieliśmy dzieci, była taka sytuacja, że się mocno pokłócili. Moja żona spadała na nośkach, powiedziała, że mnie nigdzie nie wypuści, a ja wiedziałem, że pan mnie nie wypuści, to ja mam głównę. Także wolałem ją przestawić, że drzwi, trzasnęłem drzwi, poszedłem, bo jak to mówią, w drugą i mówię, Panie Boże, co ja mam zrobić? Przecież ona mnie w ogóle nie rozumie. A pan mu mówi, kupię kwiat. Ta jasne. No, mówię, nie ma kwiaciarki, a trzy kwiaciarki otwarte. No dobra, okej. Okay. Wierzcie mi, miałem taki głos. Poszedłem do tej kwiaciarki, drodzy panowie. Wiadomo, nie? Dobra, okej. Okay. Kupię kwiata, ja bym mi żenę, którą moja żona lubi. My, mężczyźni, gdybyśmy kupowali kwiata, nie? Ja bym to wyglądał, no był tak zamknięty, tak? Dlaczego? Dłużej postoi. No, bo my jesteśmy logiczni, nie? Im dłużej stoi, to lepiej. A to nie o to chodzi. Kobieta potrzebuje od razu rozwinięty. To, że on drugiego dnia ponownie jest zwinięty, nie ma żadnego znaczenia. Bo ona chce iść na się dobry na teraz, tego pięknego kwiata w momencie dawania. Więc okej. Okay. Poszedłem do pani i mówię, muszę być liście, jak najwięcej, żadnych połamanych, pięknego, wybrałem kwiata. Idę, mówię, panie Boże, taki układ. Jak ja tym kwiatem dostanę w łeb, to ja wychodzę się już nie raz do domu. Bo ja tego nie otrzymam. Pukam do drzwi, moja żona jest na szmatka na drzwiach, zalała się drzwiami, przykrył mi ładnie. Jak to chciałem mówić, słuchajcie? A dalej ta tajemnica, bo jest bardzo się działo, bo było wspaniale. No to co mężczyźni? Zakodowałem, nie? Tak się zachowuje. Okej, mija półtora miesiąca, pokłóciliśmy się, moja żona znalazła się w pokoju, to jej nawet nie chciałem nic mówić, tak? Wychodzę jak pancior do kwiaciarni, wybieram najpiękniejszą różę. Wchodzę do domu, pukam taki odważny, elegancki już. Moja żona otwiera i mówi tak. No tak, ale ty tylko kwiaty kupujesz, jak ty się tam zabijasz. Nie zadziałało. Właśnie to jest to, co moja żona mówiła, tak? Kobiety są jak tablica rozdzielcza, tak? I niekoniecznie tak, jak to normalnie logicznie działa, jak mężczyźni myślą. Ten przycisk drugi raz wciśnięty nie zadziała tak samo. On zadziała zupełnie inaczej. I to jest piękne w kobietach, one można powiedzieć, wymuszają na nas to, żebyśmy byli kreatywni. Bo gdybym miał na przykład zamiast tego kwiata szynki pierścią, to podejrzewam, że też byłby. Dlaczego? Bo stałem się kreatywny. Za każdym razem muszę coś innego wymyślać. I to nie ma znaczenia, że my jesteśmy winni czy niewinni, bo my zawsze jesteśmy niewinni, nie? My to wiemy, że my jesteśmy niewinni. Natomiast panowie, czy to, że my wiemy, że jesteśmy niewinni, da coś nam? Spowoduje, że nasza kobieta będzie się lepiej czuła? Nie. Nasza
I teraz, gdyby tylko była taka sytuacja, że tak to działa, to by było okej, ale wyobraźcie sobie, wielofunkcyjnego mężczyznę. Nie dałby rady, bo jeżeli mężczyzna chodzi tylko w ciąży, mężczyzna chodzi tylko w ciąży, bo on to się zajmuje jednym zadaniem. Odpowiedzialny, powierzony jedno zadanie, spełnia jego końcu najlepiej jak tak. Kobieta. Kobieta poza w ciąży, wyje naczynia, myśli o tym, że trzeba będzie musi kupić na jesień, myśli o tym, że na Boże Narodzenie mam się zaprosić, myśli o tym, że jeszcze pojedziemy na wycieczkę w wakacje, ale jeszcze mogę na rekolekcję i salary za rok. To jest normalne. Więc jeżeli chcemy w komunikacji wsiąść, to musimy skupić się na jednym temacie. Bo kobieta z natury funkcjonuje w świecie osób i więzi. To jest normalne, że ona zajmuje się relacjami, relacją ze swoją mamą, z relacją z przyjaciółką, relacją z, nie wiem, z kolegą w pracy, z koleżanką w pracy, relacją z mężem. Najważniejsze jest to, żebyśmy się zajmowały najbardziej relacją z mężem, potem z dziećmi i potem z resztą świata. Kobieta, proszę pana, to jest normalne, że nie patrzy przez pryzmat własnego ja, tylko jak inni to widzą. Czyli na zasadzie. Słyszałeś, co ona powiedziała? Widziałeś, jak ona patrzyła? A tak koleżanka wiesz, co ona myśli o mnie? Wydaje mi się, że ona myśli to o mnie. Kobiecie się dużo wydaje. A szczególnie, jak zrobi sobie temperaturę oporową. Kobiecie się bardzo dużo wydaje. Dlatego bardzo dobrze, żeby mężczyzna, który jest logiczny, wyniki 36,6, żeby zapisał 36,6, bo kobiecie się wydaje, że to jest 36,7, ponieważ raz na to wstało. Różnie to było z kobietami. Ja mam bardzo obserwację, że się w ogóle nie powierzę tego mówić. Kobieta czuje się współodpowiedzialna za osobę, która nosi w sercu. To jest właśnie to. Jeżeli my nosimy w sercu osoby z serialu, to w tym momencie nie ma w naszym sercu miejsca dla naszych najbliższych. Musimy się zastanowić nad tym, czy seriale, czy inne relacje z Facebookiem, z Twitterem nie wrażą na relacje. Bardzo takie bardziej mówię. Kobieta jest wrażliwa na mnie. Idziemy dalej. Kobieta daje przykład w relacji z panem Bogiem, ale to mężczyzna jest odpowiedzialna i mężczyzna jest wzorem obrazu ojca w domu. Dzieciom, dzieci nie uczymy modlitwy, dzieci świadczą. Ponieważ dzieci, jak widzą w nas, jak kończymy, to dają automatycznie. My już uwagę wychowaliśmy, jak miała 6 miesięcy. No, to się mówi potem, co do tego zmierzam. Na początku była modlitwa kołysająca, krążąca, potem wszystkie 4 kołysające, krążące. Ale dla nas było to ważne, że jak ona miała około roku, uchwałnia, to było tak, że zaczęło mówić tylko w nim. My mówimy, ojcze, mój nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. I to w ten sposób poszło. Myśmy nie uczyli ich modlitw. Monika w tej chwili śmiejemy się, że mają za tym spojrzenie, w sensie, która właśnie będzie mówiła, nie? Kobieta, proszę panów, to jest też normalne, że dba o relacje międzyludzkie. Jeżeli wy, mężczyźni, nie staniecie się do swojej żony najlepszą przyjaciółką, ona sobie znajdzie jakąś najlepszą przyjaciółkę. Ja nie mówię, że jest to złe, że kobieta ma przyjaciółkę kobietę. Jest to potrzebne dla jej emocjonalnego rozwoju. Ale to bardzo ważny jest czas, żeby po przyjściu z pracy znaleźć te 20 minut w naszej rodzinie 6-osobowej. Wydaje się, to dziewczynki się do tego przyzwyczaiły, że jak mam już tam wraca z pracy, siadamy, ja robię herbatę, obiad się wygotowuje i w tej chwili jestem wychowawczym, tak? I mam taką sytuację, że zasiadamy, rozmawiamy. Słuchajcie, robimy przerwę, czy jeszcze chwileczkę? Przerwa, tak? Natomiast jeżeli drodzy mężczyźni widzimy, że nasza kobieta jest obieczarowana, tak? Powiedzmy, że krok pali, to może już był rzadko jest taka dzisiaj, ale byłoby się, że na przykład następne rozmywanie, nie? I podchodzisz do niej i się pytasz, kochanie, może ci pomogę? Nie pytaj się. Kobiet się nie należy w tym momencie pytać, bo to jest bez sensu kompletnie. Zawsze powie, że nie, ja sobie poradzę i co, nie? I co, odpocznij, nie, bo ty jesteś zmęczony. No. Także jak mężczyźni nie mamy zrobić? Normalnie, nie? Moja żona pobywa, ale kochanie, i tyle. Zastępujemy. Nie pytamy. Bo pytanie kobiety wkracza. Nie wiem dlaczego tak jest, ale tak jest. W momencie, kiedy kobieta coś robi, a chcemy jej pomóc, to nie pytajmy. Tylko po prostu jej to zabierzmy. Ja to zrobię. Idzie, chodźmy. Ale to idzie do dużo pracy, nic sobie poszli, ja to zrobię. Ale z drugiej strony ma się na siebie zadaniowe. Spójrzcie na to naprawdę, bo mężczyzna to się musiała naprawdę, tak? U nas w domu jest jeden mężczyzna i pięć kobiet. I każdy
powymaczył, to lepiej nie wcale. Co kobiety? Co by, bo to mężczyźni, co by kobieta powiedziała? Dla nas kobieta powiedziała wprost. My się do tego nie nadajemy, kobieta rozumiewamy. To zrozumiał każdy zdrowy mężczyzna. Natomiast każda normalna kobieta chciałaby powiedzieć, postaraj się lepiej. Tylko tego tak nie powiedziała. Moja żona już wie, że w momencie, kiedy na przykład była taka sytuacja, myśmy pobywali, ja pobyłem do czynienia, moja żona też o tym mówi. Jeden bohaterze, jak wspaniale, żeś pozwolił na czynienia, taka zmęczona była. A ty, mój rycerzu, tego smoka, żeś pobrobił. Potem jeszcze buziaka dostałem, potem wieczorem znowu było wspaniale. Rano, ale również się zbywało. Dlatego czekałem, aż przystali coś do środka. Dlaczego? Bo zostałem właśnie tak doceniony. Bo mężczyzna, który jest doceniony, on rośnie. Nawet jakby był lekko półinteligentny, w momencie, kiedy kobieta będzie go chwalić, on się stanie geniuszem. I to jest to, co udowodnione. Drogie panie, to wy tworzycie geniuszy. Wszystko zależy właśnie od kobiet. Wszystko wasze tutaj. Jacy mężczyźni są, tacy mężczyźni są, kobiety nie już to mówią. Natomiast tu jest jeszcze jedna ważna rzecz, bo tutaj było napisane odpowiedzialne jest za poczęte życie. Odpowiedzialność za poczęte życie jest po stronie mężczyzn. I to podkreślam, to są najważniejsze rzeczy. Tutaj mówił pan Antoni Szymański na ten temat, ksiądz wspominał, że należy właśnie ten krok na tym kraju stawić. No ale w zeszłym roku nasi parlamentarzy się nie za bardzo spisali, tak? Jakieś czarne marsze do tej grupy. Dlaczego? No bo chcieli kobietę karać za aborcję. No wy jak kobietę karać za aborcję? Ja nawet do tego Instytutu Ordo Iuris napisałem, że jeżeli oni kogoś chcą karać, to mężczyznę. To dla mnie to dlaczego? Przecież to kobiety, one spierdobójczo zabijają dzieci. Tak, a dzieci to się z tym pusty biorą i mogą ciężyć. No mówię, gdyby tam wpisać karanie mężczyzn, tak? 5 lat. W momencie, kiedy dziecko jest abortowane, robimy badania DNA, znajdujemy faceta, a 5 lat ubiega. Momentalnie zniknęłaby problem aborcji. Tylko, że nie o to chodzi. Ani nie o to chodziło Panu Bogu, który dał nam wolność, ani nie chodzi o to w prawie. Bo byśmy chodzili jak za szczurę szczury. A to nie o to chodzi. My mamy być odpowiedzialni za tym mężczyźnie. Każdy mężczyzna ma być odpowiedzialny. Ja mówię wprost. Jeżeli patrzymy na mężczyznę, przychodzi mężczyzna do domu, kobieta go informuje. Kochanie, jestem w ciąży. Na przykład z 6 dzieckiem, nie? Mężczyzna tak. O Boże, nie zabezpieczyłeś się? No to nie chcę płaskać, nie? Mężczyzna powinien się ucieszyć. To jest nasz panowie obowiązek. Zakichamy, pomimo tego, że mamy tutaj w głowie mnóstwo wątpliwości. Czy sobie poradzimy, czy zarobimy, czy się zmieścimy. To są odpowiedzi, które mężczyzna sobie zawsze stawia. Mężczyzna dla mężczyzn wyzwania. Natomiast sprawa jest prosta. My mamy się cieszyć. Dlaczego? Dlatego, że to jest obowiązek dla naszej kobiety, naszej żony. Ona musi wiedzieć, że my kochamy każdy poczęty życie. Nie znam kobiety, która poszła w czarną marszu, który jej mąż by ją kochał. Mamy w kolejce rozumiego taki przykład, gdzie u nas byli najpierw naruszeni, potem przyszli właśnie załamani po trzecie dziecko. Nie wiemy, słuchajcie, to jest teraz wyzwanie. Macie no i Andrzej na to byłoby, że w końcu może się do teściowej wyprowadzić, że już nie musi przez kolejne lata z teściową mieszkać na tych pokojach. Słuchajcie, tak chłopcy wychodzą do serca, że pobudowali dom. Także naprawdę, słuchajcie, to są wyzwania takie. Ale nigdzie w kościele katolickim w dokumentach nie jest napisane, że dobre małżeństwo katolickie to jest to, które ma jedno dziecko, a jeszcze lepsze małżeństwo katolickie to jest to, które ma 8 dzieci. Słuchajcie, to jest każdego małżeństwa sprawa, ile chce przyjąć i po katolicku wychować potomstwa. Bo to jest tak zwana kwestia osobista jedności małżeńskiej. Czy ja jestem w stanie psychicznie, fizycznie, ekonomicznie, psychologicznie wychować te dzieci? Czy ja wraz z mężem jeszcze po prostu mam zdrowotne takie możliwości? To trzeba wszystko rozważyć, trzeba przerozmawiać. Bo z drugiej strony, jeżeli nie ma takiej możliwości, jeżeli Pan Bóg nas przynaga od pola napiętej, jak mówię, do dalszego rodzicielstwa, to może akurat naszą drogą jest inna forma rodzicielstwa, którą jest adopcja. Może jakieś dziecko czeka na nas,
I bycie mężczyzną lub kobietą to nie tylko specyficzny sposób przeżywania własnej osoby, to jest też znak, że nie jesteśmy samowystarczalni. Że ja nie jestem samowystarczalna w realizacji mojej kobiecości, gdy ja się nie stanę kobietą, taką jaką mogłabym się stać, gdybym nie był mąż. Nie stanę się matką taką, która jaką mogłabym się stać, gdybym nie był mąż, gdybym nie relacje z moim mężem. Mój mąż nie stanie się ojcem i mężem i ojcem takim, jak mógłby być, gdybym nie relacje ze mną. Potrzebujemy obecności drugiej płci, potrzebujemy obecności drugiego człowieka, aby się harmonijnie rozwijać. Człowiek jest spotkaniem. Za każdym razem to jest spotkanie. Czy spotykamy się w pracy, czy spotykamy się w domu, czy spotykamy się w sklepie z koleżanką? Spotkanie. To jest za każdym razem człowiek tworzy relacje. I w ten sposób realizujemy własne powołanie. Mężczyzna do tego, żeby budować strukturę, a kobieta do tego, żeby budować właśnie relacje. W momencie, kiedy się pojawiła właśnie nasza Klaudia, wiadomo jest, że kobieta w momencie, kiedy pojawia się dziecko, gdzieś tam tego mężczyznę traci z oczu, a moja żona przeczytała jakąś piękną książkę i zrobiła takie coś. Nasza książka leżała sobie w książku, na książce był taki ogromny napis, a się najważniejszy w moim życiu jest mąż. Słuchajcie, ja próbowałem. Ktoś chciał nas powiedzieć, nie ma to dziecku przeszkadzać, jak ja to mówię, tak? I słuchajcie, jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko w życiu jest na pierwszym miejscu. Jeżeli właśnie od momentu udzielenia sobie sakramentu małżeństwa, małżonkowie zapraszają do swojego życia tą trzecią osobę Boga, to jest to, co powiedział ksiądz Władysław wczoraj na mszy świętej. Od tego momentu jesteśmy w relacji na wzór Trójcy Świętej. Słuchajcie, jak Duch Święty działa. Ja mam to zapisane w tym momencie, jak ksiądz Władysław wczoraj powiedział, że właśnie powstaje relacja na wzór to było dla mnie...
to niesamowite. Taka zawsze była jakaś z cebulą, elegancką, potem razem przyszedł do kościoła, potem rowery pod tyłki i dawali. I wcale to rozdę mnie nie czuła. Moja mama była raczej kowalkową, moja mama kochała w domu, tak? I ja się bałem o nich też wtedy jako małe dziecko już, że oni się chyba rozwiodą, bo oni osobno jeżdżą, nie? A to było tak, że moja mama po prostu potrzebowała, po takim momencie potrzebowała po prostu dobrze w domu, żeby tak poczuć. Bo ona na mnie czwórką była naprawdę już wydawała czaru, także mogła być trochę zmęczona. I to był ten czas, że tata ją odciążał z miłości dla niej, on zabierał nas na wycieczkę. Natomiast dzisiaj, jak na nich patrzę, to jest dla mnie wzorem małżeństwa. Moje rodzice na 20 minut nie potrafią z siebie, że tak powiem, spędzić, pomimo tego, że moja mama nazywa gra w kurki na komputerze, a na taką ogólnie krzyżówkę, to mój tata musi być malował siebie. Jak ona idzie do sąsiadki, to mój tata jest nerwowy w ręce po domu. Natomiast była taka sytuacja, słuchajcie. Mój tata miał możliwość zrobienia dużych pieniędzy, wyjechać na kontrakt na Niemiec na 3-4 tygodnie, pół miesiąca do Niemiec. To czas tak właśnie, gdy to było bardzo wygrasne. Ponieważ po bardzo dobrym spawaczem zaproponowano mu wyjazd. Słuchajcie, dla mnie to jest, to stoi mi w głowie do dnia dzisiejszego. Podjeżdża dyska pod dom, mój tata schodzi z bagażem na dół, stanął przed tym kierowcą, popatrzył, mówi tak, krzanie nie jadę. I wrócił się, nie? Moja mama, ale ty się tu robisz. Wiesz co, stanąłem się na dysku i myślałem, że mamy z siebie zbać. Nie ma co. Słuchajcie, to było tak piękne. I właśnie to pokazało, że tak naprawdę pieniądze nie są najważniejsze. One są ważne, trzeba je poukładać, jasne, ale one nie mogą nam ukraść całego związku. Nie mogą nam ukraść relacji. Ale powiedz mi, dobra, okej, ale teraz tak pracujemy, gdzieś tam wyjeżdżamy, dzieci nasze wyjeżdżają, córka jest gdzieś na kontrakcie, na marynarze, w wiadomo gdzie. Słuchajcie, to się da. Mamy przykłady. No my jesteśmy w tym. Więc mamy przykłady na tym marynarskim. Ona z pewną dzieci, wychowywała dzieciaki, wychowała je wszystko porządnie, a on po prostu kapitan żeglugi wielki, pływając na tankowcach. Ona mu codziennie po prostu wysyłała e-maila. Krzysiu, tak minął mi dzień. On jej odpisywał. Asiu, tak minął mi dzień. Przyjeżdżali do tymi. On rzucał do mnie bagaże. Wchodził, no. Wchodził do domu i wpadał w gierach. Dokładnie wiedział, która córka z kim chodzi, której trzeba ludzie podetrzeć. Co już kogo słychać? Tak szybko przekazałem to Matkę Bożą innym, żeby móc przywitać tam.
za drugi raz. Dziewczyny 16, 18, 19 lat lecą przez pierwszy rząd, już pierwszy rząd krzyczą stawuć, stawuć, stawuć i rzucają się na szyję. Słuchajcie, to jest... Myślę, że jest pochodnie, jak się powiedzieć. Ty robisz zupełnie, masz inny model. Ty zupełnie...
będzie. To nie tak. To nie jest jego nictwo, to jest po prostu kwestia tego, że ja czekam na mojego małżonka, on jest dla mnie najważniejszy, a poprzez to, że on może wracać po średni sprawę do mnie, ja czuję się najważniejsza w jego życiu. Że nie jest to, że moja teściowa jest, jak to powiedzieć, ważniejsza ode mnie. Ja bardzo kocham moją teściową, kocham moich rodziców, kocham moich teściów, ale tu jest właśnie kwestia tego, że najważniejsze dla nas jest małżeństwo. I teraz dalej patrzę, działalność społeczna, to są te wszystkie działalności w samorządach, to są te wszystkie działalności we wspólnotach, w różnych innych sytuacjach. Tu jest bardzo ważne to, żeby mąż nie powiedział, że działalność nasza społeczna sprawa wyrażona, działalność nasza społeczna sprawa wyrażona, żeby nasze dzieci nie powiedziały, że przez to, że stopiliście do domu do kościoła, to my straciliśmy rodziców. Ja nie chcę takiego Boga, który mi zabiera rodziców. Słuchajcie, nasze dzieci bardzo lubią, nasze wyjazdy. Wy macie wesele, wesele. Było, że dzieci bardzo nam wspominają wiele, co oni jeszcze. I to jest piękne, ponieważ wy ustaliliście z własnymi dziećmi w najmniejszym trójkącie. Skoro ustaliliście to z dziećmi i dzieci chcą z wami jeździć, to wspaniale, nie ma tutaj żadnego problemu. Natomiast gdyby dzieci powiedziały, rodzice, słuchajcie, my chcemy inną drogą jako dążyć, tak? My chcemy pojechać na właśnie jakieś rekolekcje, czy tam na Suchy, czy gdzieś tam, no, różnie bywa. To nie mamy się przeciwstawiać, po prostu nie. My nasze dzieci zawsze pytamy, tutaj jakbyśmy widzieli na wesele, też była ta sprawa ugodowa z naszymi dziećmi. Czy one na pewno chcą? To pierwsze pytanie naszych dzieci, czy będzie dużo dzieci. No, no to jak się dowiedziało, że będzie dużo dzieci, no to jedziemy. Na to jest zaznaczenie. I słuchajcie, ostatnia sprawa z tej hierarchii normy. To nie jest tak, że my mamy zrezygnować z czegoś, co jest naszą pasją. Ale jeżeli ta pasja nie daje utrzymania rodzinie, to jest na naszą normę. Jeżeli twoje oglądanie filmów codziennie, to... Słuchajcie, była taka sytuacja, konferencja akurat domowego kościoła i jeden z mężczyzn podchodzi do mnie po takiej konferencji, bo ja też oczywiście mówię o tej hierarchii akurat, która tutaj jest, i mówi, słuchaj, że ja to wszystko w ogóle nie zdarzy. Bo w momencie, kiedy moja żona, a właściwie była chyba narzeczoną, dowiedziała o tym, że ja w domu mam salę kinową, ja oglądam no, takie jakby oglądam dwa filmy w tygodniu. Ja mówię, no i co? O, mówi, no właśnie, słuchaj. I było tak, że przez Thank you.
żeby być to jeździć na metr. Czemu nie? Ja w ramach realizowania swojej pochopy mam wyrażę, na rower moje dzieci, na rower mieliśmy do 5 kilogramów. Ja się realizuję to też. Ale tak nie było. Mój rower zaniął się. Ja czasem musiałem sobie te pochody zanieść na szkółkę. Tak jak wy tutaj mówiliście, to też mi się bardzo podobało, że nie wyjeździliśmy cię na wesele wesel, ponieważ dzieci była taka sytuacja, a nie inna. I bardzo dobrze. Bo my nie mamy robić coś na siłę. To musi wychodzić z nas. Wszystko ma być w wolności. No, ja nie mówię, że nie można z rocznym dzieckiem na wesele wesel pojechać, bo pewnie można. Jeżeli to dziecko jest zdrowe i wszystko jest w porządku, jedźcie. Jeżeli dzieci nasze by chciały jeździć, jedźmy. Ale jeżeli dzieci widać, że się nie da, bo różne dzieci są, no to wiadomo jest, że dzieci są dla nas ważniejsze niż wesele wesel. I słuchajcie, przechodzący, po co ten cały wstęp? Właśnie po to, żeby nam wyszedł ten dialog małżeński. Po to, że mamy teraz właśnie warsztat za chwileczkę o dialogu małżeńskim. Bo teraz, jak ja powiem, że dialog to jest spotkanie trzech osób, ja, mój małżonek i Jezus, to jest dla was oczywiste. Ponieważ wam powiedzieliśmy, ponieważ ksiądz Władysław wam powiedział wczoraj, że właśnie jesteśmy na wzór Trójcy Świętej, tak? To ja spotykam mojego małżonka w zachowaniu całej godności jego osoby, to ja zasiadam z nim po to, żeby przerozmawiać sprawy. W naszym małżeństwie wszystkie ważne sprawy przegadujemy przy dialogu małżeńskim, ponieważ za każdym razem pytamy Chrystusa, jaka jest Jego wola. Słuchajcie, w leczeniu niepłodności pytaliśmy jednego razu właśnie Pana Boga, co dalej? I otworzyliśmy Pismo Święte po modlitwie do Ducha Świętego. Andrzej Tysiąclatkę, ja Jerozolimską, dwa różne przekłady. Otwieramy mądrość Syracha, lekarza też stworzył Bóg. I w tym momencie mówicie przypadek. Nie ma przypadków. Pan Bóg dopuścił pewne leczenie w naszym życiu, nie po to, żeby nas wyleczyć, tylko po to, żebyśmy później świadczyli. Jeszcze nie jesteśmy w stanie tego tak utrzymać. Dobrze. I zastanówmy się nad tym, co ten krzyk tylko oznacza, a nie, że to w nas bije, bo w nas wszystkim nie jest pełne. Ponieważ jak jest napisane w Piśmie Świętym, przeciwnik nasz szatan patrzy, kto pożreć.
Proszę,
Zadowolę się,